Tekst manny na 23 grudnia. Jakże dobre jest słowo we właściwym czasie. Słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłko na srebrnych czaszach. Przypowieści Salomonowe rozdział 15 werset 23 i rozdział 25 werset 11. Komentarz parauzyjny gdy rozmawiamy z ludźmi, którzy mają uszy ku słuchaniu i dopytują się o drogę do Pana, pamiętajmy, że w życiu ludzkim występują wielkie kryzysy, doniosłe chwile, w których jedno słowo może być cenniejsze i potężniejsze niż sto lub tysiąc słów w innym czasie i innych okolicznościach. Bądźmy zawsze gotowi do służby Pana, czy jest to dla nas pora dogodna, czy nie chętni z zadowoleniem kłaść własne życie dla braci. Powinniśmy jednak czynić różnicę między tym, co jest niedogodne dla nas, a tym, co jest niedogodne dla innych, i chętnie służyć drugim w każdym czasie, nawet niedogodnym dla nas, jeśli jest on dogodny i odpowiedni dla nich. Nie narzucajmy się nikomu, nawet z Ewangelią, w czasie niedogodnym dla tej osoby. Bez względu na to, jak dogodną dana okazja może być dla nas. Reprint numer 3122. Komentarz epifaniczny. Jest czas milczenia i czas mówienia. Są rzeczy, które trzeba powiedzieć i takie, które lepiej przemilczeć. Ten, kto mówi, kiedy powinien milczeć. Kto mówi o tym, o czym nie powinno się mówić? a powstrzymuje się od wypowiedzenia tego, co powinno być powiedziane, jest niemądry i przynosi szkodę. Natomiast ten, kto milczy, kiedy trzeba milczeć, kto powstrzymuje się od niestosownych i szkodliwych uwag, kto we właściwy sposób i we właściwym duchu wypowiada rzeczy, których wymaga czas, miejsce, okazja oraz osoba, jest mądry i pomocny. Zdolność wypowiadania właściwych rzeczy w odpowiednim duchu i w odpowiedni sposób, przy właściwej okazji, czasie i miejscu oraz do właściwej osoby, jest łaską rzadko osiąganą, cenną i owocną. Bądźmy bardziej uważni w doborze rzeczy, o których mówimy: ducha i sposobu mówienia, pory, okazji i miejsca oraz osób, do których mówimy wtedy nasze słowa będą coraz lepsze ponieważ będą wypowiedziane we właściwym czasie Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej Psalm 37 werset 30 Usta sprawiedliwego mówią mądrość a język jego są opowiada. powiada Psalm 39 werset 2 Rzekłem będę strzegł dróg moich Abym nie zgrzeszył językiem swym, włożę mój sztuk w usta moje, póki niepobożny będzie przede mną. Psalm 119 versety 13, 46 i 172, wargami moimi opowiadam wszystkie sądy ust Twoich. Owszem, będę mówił o świadectwach Twoich przed królmi, a nie będę zawstydzony. Opowiadać będzie język mój wyroki Twoje, bo wszystkie przykazania Twoje są sprawiedliwość. Psalm 141, werset 3: Panie, połóż straż ustom moim, strzeż drzwi warg moich. Przypowieści Salomonowe, rozdział 12, wersety od 18 do 20, znajdzie takowego, co mówi słowa, jako miecz przerażające. Ale język mądrych jest lekarstwem. Wargi prawdomówne utwierdzone będą na wieki, ale króciuchno trwa język kłamliwy. Zdrada jest w sercu tych, którzy złe myślą, ale którzy radzą do pokoju, mają wesele. Rozdział piętnasty, wersety pierwszy, drugi, czwarty i siódmy. Odpowiedź łagodna uśmierza gniew, ale słowa przykre wzruszają popędliwość. Język mądrych zdobi umiejętność, ale usta głupich wywierają głupstwo. Zdrowy język jest drzewo żywota, ale przewrotność z niego jest jako zdruzgotanie od wiatru. Wargi mądrych sieją umiejętność, ale serce głupich nie tak. Rozdział szesnasty, wersety dwudziesty pierwszy, dwudziesty trzeci i dwudziesty czwarty. Kto jest mądrego serca? słynie rozumnym a słodkość warg przydaje nauki serce mądrego roztropnie sprawuje usta swoje a wargami swemi przydaje nauki powieści wdzięczne są jako plaster miodu słodkością duszy a lekarstwem kościom rozdział 31 werset 26 mądrze otwiera usta swe a nauka miłosierdzia jest na języku jej Kaznodzieja Salomonowy rozdział 12 wersety od 9 do 11, a czym więcej kaznodzieja był mędrszym, tem więcej nauczał umiejętności ludu, a rozważał i wywiadywał się, i składał wiele przypowieści. Starał się kaznodzieja, jakoby znalazł powieści wdzięczne, i napisał, co jest dobrego, i słowa prawdziwe. Słowa mądrych podobne ościeniom, i podobne gwoździom wbitym, słowa tych, którzy je złożyli, podane są od pasterza jednego. Efezów rozdział czwarty, wersety dwudziesty piąty i dwudziesty dziewiąty. Przetoż złożywszy kłamstwo mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, boście członkami jedni drugich. Żadna mowa plugawa niech z ust waszych nie pochodzi, ale jeździ która jest dobra ku potrzebnemu zbudowaniu, aby była przyjemna słuchającym. Kolosensów rozdział 4 werset 6, mowa wasza niech zawsze będzie przyjemna, solą okraszona, abyście wiedzieli, jakobyście każdemu z osobna odpowiedzieć mieli. Pierwszy Piotra rozdział 3 wersety 15 i 16 Bądźcie zawsze gotowi ku daniu odpowiedzi każdemu domagającemu się od was rachunku o tej nadziei, która w was jest, z cichością i z bojaźnią, mając sumienie dobre, aby w tem, w czym was pomawiają jako złoczyńców, zawstydzili się ci, którzy nagane dawają waszemu dobremu obcowaniu w Chrystusie. Objawienie rozdział czternasty werset piąty, a w ustach ich nie znalazła się zdrada, albowiem są bez zmazy przed stolicą Bożą. Pieśni, dwieście sześćdziesiąt, sto 275, dwieście siedemdziesiąt dwa, dwieście siedemdziesiąt pięć, dwadzieścia dwa, czterdzieści dziewięć, Wiersze Brzasku, dziewięćdziesiąt sześć. Jakiego przyjaciela mamy w Jezusie? Lektura uzupełniająca w Strażnicy, Reprint numer 5517. Pytania, jak w tym tygodniu używałem, używałam swego języka. Jakie były wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.